Witam. W dzisiejszym odcinku poznamy historię niejakiego Caldwella, bardzo tajemniczej postaci, którą możemy spotkać m.in. w grze The Elder Scrolls Online. Zapraszam. Historia naszego dzisiejszego bohatera zaczyna się już w erze meretycznej. Caldwell urodził się bowiem jako przedstawiciel ludu Nede, starożytnej rasy ludzi, która istniała na kontynencie Tamriel, zanim jeszcze przybyli na niego elfowie oraz Atmoranie. Pochodził ze wschodniego Cyrodiil, terenu w dzisiejszej Kolowi, i tam też spędził swoje dzieciństwo. Gdy dorósł, Caldwell szybko zdobył ogromną sławę zarówno wśród ludzi, jak też i elfów, albowiem Caldwell był jednym z najpotężniejszych wojowników swoich czasów. Jego siła oraz fechtunek nie miały sobie równych. Nikt nie mógł go pokonać. Gdy na tereny dzisiejszej Kolowi przybyli Aileidzi, Caldwell dzielnie stawiał im opór, broniąc ludów Nede przed elfami. Choć ostatecznie plemiona ludzi upadły i zostały zniewolone przez Aileidów, Caldwell i tak zyskał wśród nich miano wielkiego bohatera i od tamtej pory przemierzał Cyrodiil jako samotny rycerz, pełen szaleńczego gniewu w sercu, masakrując na traktach kolejnych Aileidów, jacy stanęli mu na drodze, mimo iż jego samotna krucjata nie miała większego sensu. Caldwell bowiem, choć był nazywany bohaterem i obrońcą ludzi, w rzeczywistości kierowała nim najzwyklejsza żądza mordu. Był wędrownym mordercą, który po prostu lubił zabijać, lubił przelewać krew wrogów. To było jego ulubione zajęcie. Gdy mówił o sobie, sam siebie często nazywał potworem. Tak naprawdę nie dbał też zbytnio o swoich ludzi. Obrona ich była tylko skutkiem ubocznym jego potyczek z elfim najeźdcą. Dlatego też, gdy ludy Nede z jego rodzinnych stron upadły, nie przejął się zanadto tym faktem. Caldwell zatem przemierzył tak całe Cyrodiil, aż jego krwawa i bezcelowa wędrówka zaprowadziła go do granic północnego Elsewyr, do starożytnego królestwa Khajiitów. Tam poznał on Khajiita imieniem Kunzar Ri, zwanego też księżycowym czempionem. Podobnie jak Caldwell nosił miano najpotężniejszego Nede, tak samo Kunzar Ri był uważany wśród swoich za najpotężniejszego Khajiita. Był mitycznym wojownikiem, owianym wielką sławą, jak też i wieloma legendami i mitami, który aktywnie działał w Elsewyr, przeżywając wiele różnych przygód. Wiele koto ludzi uważało go nawet za wcielenie Boga i po jego śmierci niektórzy Khajiici wciąż po dziś dzień wznoszą modły do Kunzar Ri w swoich świątyniach. Wiąże się to z tym, że tak naprawdę nie wiadomo skąd się wziął. Powstało wiele różnych wykluczających się nawzajem legend dotyczących narodzin i dzieciństwa Kunzar Ri. Wszystkie jednak miały w sobie motywy boskie. Niektórzy nawet twierdzili, że pochodził od samego Akatosza, ale ile w tym prawdy, tego nie wiadomo. Wracając do opowieści, Kunzar Ri opowiedział Caldwellowi, iż Elsewyr zostało zaatakowane przez szmaragdowego smoka terroru imieniem Khalgron Tid. Najprawdopodobniej pochodził on z Atmory bądź Skyrim, gdzie był jednym z podwładnych Alduina. Jednak porzucił go i wraz z grupą innych smoków wyruszył na południe, w poszukiwaniu mocy, dzięki której stałby się potężniejszy i równy Alduinowi. W ten sposób Khalgron Tid na czele swojej grupy trafił do Elsewyr, gdzie odkrył tajemniczą moc księżyca, używanej przez kocich wojowników. Smok zapragnął podbić całe Elsewyr i pochłonąć magię Khajiitów, gdyż wierzył, że uczyni go ona równym Alduinowi. W związku z tym Kunzar Ri zbierał drużynę bohaterów, z którymi wyruszyłby pokonać smoki. I tak właśnie Caldwell dołączył do jego kompanii, zachłyśnięty kuszącą wizją walki i przelewania krwi smoków. Drużyna, nazwana później Kryadjun, liczyła 5 kompanów. Poza samym Caldwellem i Kunzarem Ri byli jeszcze Anequina, wielka królowa Khajiitów, zwana Ostrym Językiem, Nurarion, legendarny altmerski heros, zwany Idealnym,
oraz Flinthild, tajemnicza nordka zwana Łowcą Smoków. Tak oto utworzona kompania z księżycowym czempionem na czele ruszyła do ataku na mroczną świątynię, w której Khalgrond Tit rezydował wraz ze swoimi podwładnymi. Walka jednak okazała się daremna. Grupa bohaterów, nieważne jak dzielnych, nie była w stanie pokonać armii smoków. Drużyna po przegranej walce musiała się wycofać. Wtedy to Cadwell zaproponował, żeby spróbować pokonać smoki podstępem. Został opracowany nowy plan działania, w którym drużyna będzie udawać, iż chce współpracować ze smokami. Królowa Anequina użyła swojej księżycowej magii i otworzyła portal do wymiaru Jodé, gdzie znajdowało się źródło księżycowej magii, rdzeń Jodé. Zaś Kunzar Ri zaprosił tam Khalgrontida i jego smoki, mówiąc, że mogą sobie wziąć to, czego chcą. Smoki skusiły się i przeszły przez portal do wymiaru Jodé, aby pochłonąć pożądaną magię. Tutaj jednak dały się wykiwać, albowiem Kunzar Ri dzięki podstępowi przekonał smoki, aby zamiast pochłaniać magię ze źródła, same oddały swoją magię do źródła, co rzekomo miało uczynić je jeszcze potężniejszymi. Tak się oczywiście nie stało i smoki utraciły całą swoją moc, przez co zostały zmuszone do ucieczki. Kunzar Ri zwabił Khalgrontida i pozostałe smoki do Hali Kolosów, starożytnych podziemnych ruin, w którym je uwięził, tym samym kończąc smoczą inwazję na Elsewhere. Chwilę jednak po tym zwycięstwie Cadwell zdradził swoją drużynę i niespodziewanie zamordował Kunzara Ri. Zrobił to, ponieważ sam zapragnął posiąść moc rdzenia Jodé oraz zamkniętej w niej mocy smoków. Cadwell po morderstwie swojego towarzysza ruszył, aby ukraść rdzeń mocy. Jednak na drodze stanęła mu królowa Anequina oraz armia księżycowych kapłanów. Bitwa była zacięta, ale w końcu królowa Anequina zdołała odrąbać głowę Cadwella, pozbawiając go życia. Potem poćwiartowała zwłoki zdrajcy i każdą część jego ciała zakopała w innej części Elsewhere, jako wyraz nienawiści i pogardy za zdradę i morderstwo Kunzara Ri. Tutaj jednak historia Cadwella bynajmniej się nie kończy. Po śmierci jego dusza trafiła do Cold Harbor, wymiaru Molag-Bala. Nie wiadomo właściwie, dlaczego trafiła akurat tutaj. Nie ma żadnych informacji o tym, jakoby Cadwell był za życia wampirem lub wyznawcą Molag-Bala. Niemniej, gdy trafił on do Cold Harbor, stały się bardzo dziwne rzeczy. Po pierwsze, Cadwell uległ całkowitej amnezji, zapominając całe swoje poprzednie życie. Po drugie zaś, jego charakter zmienił się na całkowicie przeciwny. Z bezwzględnego i zdradzieckiego mordercy stał się cnotliwym i szlachetnym rycerzem. Dlaczego taka zmiana w nim nastąpiła, tego nikt do końca nie wie. Podejrzewa się, iż podczas śmierci jego dusza rozdzieliła się na dwie części, dobrą i złą. I tylko ta dobra część duszy Cadwella trafiła do Cold Harbor, zaś ta zła odeszła w bliżej nieznane miejsce. Tak czy owak, ten nowy Cadwell okazał się nie lada utrapieniem dla samego Molag-Bala. W Cold Harbor pan dominacji torturuje pozyskane dusze, łamiąc je i doprowadzając do szaleństwa. Molag-Bal nie był jednak w stanie w żaden sposób złamać Cadwella. Próbował go torturować i złamać na liczne sposoby. Ten jednak kpił sobie ze starań pana dominacji. Jego wola była nie do złamania. Nie dało też rady doprowadzić go do szaleństwa, ponieważ Cadwell był szalony na długo, zanim trafił do Cold Harbor. W rezultacie więc Molag-Bal po wielu usilnych staraniach odpuścił i zostawił Cadwella w spokoju, czyniąc go jedyną duszą w całym Cold Harbor, która pozostała wolna.
Nasz błędny rycerz zatem spędzał czas w deadrycznym wymiarze całkiem przyjemnie. Podróżował po nim, odkrywał nieodkryte miejsca, grał na lutni, odpoczywał. Cold Harbor stało się jego nowym domem, zaś Tamriel ledwie mglistym wspomnieniem. Bardzo ważną rolę w tym wszystkim odegrała wcześniej wspomniana zmiana charakteru. Nie pamiętając swojej mrocznej przeszłości, Cadwell wmówił sam sobie, że jest szlachetnym i dzielnym rycerzem, który ratuje niewiasty i walczy w imię dobra. I tak też się zachowywał. Uwierzył w bajkę, którą sam wymyślił. W międzyczasie nasz rycerz nauczył się także otwierać portale, umożliwiające mu podróżowanie gdzie tylko zechce. Gdyż, jak się okazało, tuż przed śmiercią zdążył w jakiś sposób zestroić się z księżycową magią, którą próbował ukraść, a która umożliwiała właśnie podróżowanie poprzez portale. Dusza Cadwella spędziła w deedrycznym wymiarze kilka tysięcy lat. Aż do 582 roku drugiej ery, kiedy to nastąpiło wydarzenie znane jako Plain Melt i Molag Bal zaatakował Tamriel. Wtedy to Cadwell poznał Lyris Titanborn, a wkrótce potem i resztę jej kompanii. Jako szlachetny rycerz postanowił pomóc im w stawieniu czoła straszliwemu złu i walce z panem dominacji. Gdy nastąpiła zwrotna inwazja Tamrielczyków na Cold Harbor, w której nieoczekiwanie pomogła im deedryczna księżna Meridia, Cadwell pomógł Meridii w jej ofensywie nad Stadelem Molag Bala. Po pokonaniu pana dominacji przez Pustego, Cadwell opuścił Cold Harbor i powrócił na Tamriel jako fizyczna manifestacja duszy. Zaś Meridia, w uznaniu za jego pomoc, nadała mu tytuł swojego czempiona. Wkrótce potem Cadwell wyruszył w świat w poszukiwaniu informacji na temat swojej przeszłości. Chciał sobie przypomnieć, kim był za życia, mylnie sądząc, że było to życie pełne szlachetnych uczynków i cudownych przygód, które warto sobie przypomnieć. Jego poszukiwania zaprowadziły go nigdzie indziej jak do Elsweyr. W tym samym czasie w Elsweyr toczyła się wojna pomiędzy Khajiitami a fałszywą królową Euraxią Tarn oraz smokami uwolnionymi z Hali Kolosów, z którymi się sprzymierzyła. Cadwell przyłączył się do tej wojny, stając po stronie Khajiitów. Jednak czekało go zaskoczenie, albowiem potężny orczy nekromanta, Zumok Fum, pracujący dla Euraxii Tarn oraz smoków, postanowił wskrzesić martwe i poćwiartowane ciało Cadwella, jako iż zgodnie z legendami było najpotężniejszym rycerzem swoich czasów. I na pewno jego siła pomogłaby im w wygraniu tej wojny. I Zumok Fum faktycznie dopiął swego. Po niełatwych poszukiwaniach udało mu się zebrać razem wszystkie części ciała Cadwella. Wtedy też, za pomocą magii nekromancji, zarówno zdobył władzę nad częścią duszy dobrego Cadwella, jak też i przywołał z zaświatów tą złą część, łącząc je ponownie w jedno. Cadwell, zwany zdrajcą, odrodził się, aby jeszcze raz spróbować przejąć kontrolę nad mocą ukrytą w rdzeniu Jodé. Na szczęście i tym razem mu się nie udało. Albowiem w drogę wszedł mu Pusty, który zabił mrocznego rycerza i tak ten umarł po raz drugi. Zła część duszy Cadwella ponownie odeszła w zaświaty, zaś ta dobra część odrodziła się na nowo w Cold Harbor. Po tych wydarzeniach i odzyskaniu pamięci, Cadwell postanowił poświęcić resztę życia podróżom i przygodom. Zwiedził on całe Tamriel, pomagając potrzebującym i dobrze się bawiąc, a także wykonywał zadania dla Meridii jako jej czempion. Ostatecznie jednak po wielu latach Tamriel mu się znudziło i powrócił z własnej woli do wymiaru Molag Bala, gdyż tylko tam tak naprawdę czuł się jak w domu. I przebywa tam po dziś dzień, siedząc przy ognisku, grając na lutni i opowiadając zagubionym duszom o swoich dawnych przygodach. Tak prezentuje się historia Cadwella zwanego zdrajcą, historia sławnego mordercy i potwora,
a później dzielnego rycerza, który musiał stawić czoła demonom swojej zagubionej przeszłości. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, co sądzicie na temat postaci Caduela. Nie zapomnijcie oczywiście też zostawić subskrypcji, zadzwonić w dzwoneczka, odwiedzić mojego Discorda i obczaić inne moje filmy. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć.